Czy zadawaliście sobie kiedyś pytanie, kto jest odpowiedzialny za osiągnięcie efektu terapeutycznego w leczeniu każdej choroby przewlekłej, także stwardnienia rozsianego? Otóż odpowiedzialność za osiąganie efektu jest podzielona pomiędzy lekarza i pacjenta, ale prawie nigdy ta odpowiedzialność nie jest podzielona w proporcjach 50 do 50. Ona się bardzo różnie rozkłada. Na różnych etapach relacji. Kiedy jesteśmy w gabinecie lekarskim, zdecydowanie większość odpowiedzialności spada na lekarza, natomiast, tak to już jest w przypadku leczenia choroby przewlekłej, większość czasu pacjenci spędzają poza gabinetem lekarskim i wtedy o wiele więcej odpowiedzialności spada na, na pacjentach. Jako Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej bardzo mocno promujemy takie pojęcie, które nazywa się z łacińskiego concordans, czyli właśnie współodpowiedzialność lekarza i pacjenta. Za to, jakie są uzyskiwane efekty leczenia. Gdzie jest odpowiedzialność lekarza? Oczywiście lekarz odpowiada za to, żeby właściwie zdiagnozować chorobę, żeby wybrać najlepszą dostępną opcję leczenia, żeby na bieżąco monitorować stan choroby, ale już na przykład nie lekarz decyduje o tym, czy regularnie pojawiamy się na jakichś badaniach kontrolnych, czy na wizytach kontrolnych. To już jest część odpowiedzialności po stronie. Pacjenta. Jeśli trzeba w leczeniu dokonać jakiejś zmiany, bo o tym mówią wyniki, to również jest odpowiedzialność lekarza, albo, aby we właściwym czasie podjąć właściwą decyzję. Natomiast odpowiedzialność pacjenta to zdecydowanie pojawiać się regularnie na wizytach kontrolnych. To i tutaj skłaniam się do najtrudniejszej części odpowiedzialności, regularne przyjmowanie leków. Odpowiedzialnością pacjenta jest również informowanie lekarza o tym, że leki nie są przyjmowane regularnie, jeśli tak jest, bo są ku temu jakieś powody. Ja gorąco zachęcam, aby rozmawiać z lekarzem o tym, że nie przyjmujemy leków regularnie z jakiegoś powodu. Warto o tym lekarzowi opowiedzieć, warto podzielić się tymi przeszkodami, e, własnymi przemyśleniami, bo dzięki temu jest szansa, że lekarz będzie mógł poszukać lepszej, bardziej przystępnej, bardziej pasującej do naszego stylu życia e, opcji e, terapeutycznej. Jak widać, każdy z nas ma, e, ma swoją pracę do wykonania, i warto też tych odpowiedzialności nie mieszać. Czasem zdarza się, że pacjent przychodzi do lekarza i mówi: Panie doktorze, jest mi to czy tamto, wchodząc w, w odpowiedzialność lekarza. Czasem lekarzowi zdarza się, że wchodzi w odpowiedzialność pacjenta, karcąc go za nieprzestrzeganie zaleceń i mówiąc, że można to było zrobić jakimiś metodami, ale te metody zupełnie nie pasują do, do stylu życia y, pacjenta. Poczucie odpowiedzialności to taka refleksja nad moją rolą, nad moimi zadaniami, nad, nad tym, czy ja jestem pewien, jakie konsekwencje wynikają z, z wykonywania tych zadań albo jakie konsekwencje grożą mi, jeśli tych zadań e, nie wykonam. Ja bardzo serdecznie i bardzo gorąco zachęcam Was do takiej refleksji, do tego, aby, abyście sami sobie zadawali pytania, jaka jest moja rola, jaka jest moja praca, jakie są zadania? Czy jestem świadom tego, czym się zajmuję i po co to robię? I ostatni punkt a propos odpowiedzialności pacjenta oczywiście pacjent jest odpowiedzialny, aby posiąść wiedzę na temat choroby i metod leczenia, na tyle na ile to jest dla niego przystępne i możliwe, ale może to wyłącznie ułatwić współpracę z lekarzem.